Cześć widzowie, to jest mój drugi, a w zasadzie to trzeci, bo po drodze było jeszcze starcie z Raidenem J2M2, pojedynek na samolocie pyromerskim. Miałem ochotę spotkać jakiegoś gracza na BFF4, jakiegoś takiego dobrego, aby mieć okazję sprawdzić, jakże ten szwedzki samolot się sprawuje versus Friedrich. No i dostałem taką okazję w osobie. Zaraz się pokażę. O, właśnie jest prosto. Jak on tam się dokładnie nazywa? Xinak. Wstęp będzie trochę dłuższy niż zwykle, ponieważ to starcie zaczęło się już w tym momencie, mimo że jesteśmy 6 km od siebie. Najpierw próbuje każdy z nas złapać przewagę pułapu nad przeciwnikiem, ale jak zauważyłem, pyromerski wspina się chyba nawet lepiej od BFAF4. Poza tym sytuacja taktyczna na pułapie nie wygląda za wesoło, ponieważ zaczyna tu się wspinać Spitfire. Jak wsiądzie na mnie i ten BF i Spitfire naraz, no to będę miał problem. Skazane byłoby się Spitfire'a pozbyć. No, na szczęście Spitfire jest kretynem i robi do mnie świecę. No, jeszcze próbuje z daleka strzelać, pokazując mi tym samym, że ma nos zadarty do góry. No i zostaje zgarcony. Szybkie zerknięcie w stronę Xintake, czy on w tym momencie już na mnie nie spada, ale nie. Widzę, że kieruje się nad mojego spawna. No ale niestety, robaczku, w tym meczu nie będzie spawn kampowania. Nie na mojej zmianie. Ja udaję, że chcę lecieć nad ich spawna, ale tylko po to, żeby w miarę spokojnie móc nabierać pułapu. No i wznoszę się. Jednocześnie pilnując, żeby też i prędkość mi rosła, bo nie chcę wchodzić do walki, mając tam ledwo 200 km na godzinę i jas. Xintake jednak nie ulega pokusie zanurkowania na spawna, żeby sobie kogoś sfragować, tylko mnie tutaj twardo pilnuje. No i słusznie czyni. Kolejna słuszna rzecz, jaką robi, to ucieka z nad mojego spawna w stronę swojego. A powód tego jest taki, że jak dojdzie co do czego, no to zawsze to lepiej, żeby jego chłopaki mieli bliżej do niego niż moje. Na jego miejscu też tak bym robił. Zresztą widzieliście na moich filmach. Bardzo wiele starć zaczyna się od tego, że jak ktoś mnie napadnie, to ja go najpierw odciągam z środka mapy gdzieś bliżej pod swojego spawna, żeby się tam nim zająć na spokojnie. Tu sobie zerkam, że jakiś Junker z 88 leci. No i uwaga, Xintake zawraca w moją stronę splitesem i zaczyna się starcie. Tutaj macha sterem w kierunku i to powoduje, że nie jest trafiony. Ciekawe, czy będzie próbował numeru z opadającym nosem maszyny. No, nie do końca. Pewnie tak jak to zwykle. Gracze BF-ów, kamień na ster kierunku i Hineriko mi aż do śmierci. Ja odpowiadam na co Ronix Scissors i otwartymi klapami.
teraz podejrzewam, że będzie climbing spiral robiona przez przeciwnika, dlatego zamykam klapy i odpalam wepa po to, żeby nie tracić energii. Ale przeciwnik chyba jednak climbing spiral nie zrobił, tylko przeszedł do splitesa. Mi samolotem jakoś dziwnie kolebało, no i nie mogłem dobrze go trafić. O, a teraz coś chyba słyszę z prawej. Albo i nie, bo te dźwięki są zrypane. Tutaj coś dostał, chyba po ogonie, bo z niego coś poleciało. A, leci! Oczywiście moje szczęście jest takie, że to jest Junker C, który tu przyleciał się przeszkadzać. No to Hinerikomi, przechodzącym w świece, unikam ataku na czołówkę, no i już splitesem zawracam w stronę Xintake. Ale nie, widzę, że on jednak nie wykorzysta okazji w tym przejściu, dlatego zwracam się w stronę Junkersa 88. To jest samolot dużo słabszy, więc jego spizganie powinno być prostsze. A jeżeli nie spizganie, to chociaż uszkodzenie na tyle, żeby nie był już groźny. Tym razem Xintake okazję już zauważył i natychmiast zaatakował. No i cóż, miał kiepską pozycję, bo mu siedziałem na dupie i go ostrzeliwywałem, ale dzięki temu, że się przypałętał Junkers, no to mu tam ogon ocalił. A tutaj próbuje przeciwnik opadających nożyc, ale popełnia błąd i zostaje spizgany. A tak wyglądało to z perspektywy Xintake. Jak widzicie, próbuję się wspinać i łapać pułap, ale ja jestem równie wysoka, a nawet chyba wyżej. I w dodatku powinienem mieć lepszą prędkość, z tego co pamiętam. On ma 226, ja mam 256. I próbuję sobie bokiem mapy na mojego spawna polecieć i tam ludzi męczyć. O proszę, jakie kuszące bombowce. Znaczy jeden bombowiec. Ale nie, nie ulega pokusie. Tutaj jestem zmuszony do zajęcia się Spitfire'em. Xintake to widzi i schodzi nurkiem do ataku, ale się rozmyśla. Tu znowu ostatnio wprowadzony bug w powtórkach, że świeżo pojawiające się samoloty jakoś tak do tyłu odjeżdżają i dopiero potem są pokazywane poprawnie. O kurde, a tu co to się... Przecież ja go cały czas widziałem. No nic. Nieważne. No cóż, trzeba przeciwnika pochwalić za dyscyplinę, że się nie skusił na nurek tam na żadnego z moich chłopaków, tylko ten pułap jednak trzymał. No tutaj już mnie zobaczył, widzi, że ja się zbliżam, no więc ucieka w trochę bardziej sprzyjające miejsce pola bitwy. Lekko dygocze. Albo to jest kolejny błąd powtórki, albo gościu nie bardzo wiedział, co tu zrobić. Czy się wspinać ostro, czy łapać prędkość.
No, chyba się zdecydował. Tak, splitesem. Przechodzi pode mnie kamień na stery kierunku, no i próbuje właściwie, Pierun wie co on próbuje. Zauważyłem, że podczas walki przeciwnik czy to się pogubił, czy to jeszcze doświadczenia nie miał, ponieważ robił Hinerikomi, że tak powiem, trochę nie w tą stronę, co trzeba. Zobaczcie na płetwę od steru kierunku u niego, w którą stronę ma zwróconą. To by powodowało, że mu nos samolotu będzie chciał w tą stronę iść, podczas gdy lepiej by chyba wyszedł, jakby obracał się w tę stronę. Teraz akurat robi dobrze. W stronę ziemi mu nos opada i dzięki temu nabiera prędkości. Teraz ja bym na jego miejscu dał ster kierunku w lewo. Teraz dał dobrze. Przykleiłem mu się do ogona i żadne Hinerikomi tak łatwo się mnie nie pozbędą. Teraz była okazja do zrobienia Climbing Spiral, ale on no, albo nie umie stosować tego manewru, albo co. Bo przeszedł w kolejnego Splitesa i dając mi okazję do ostrzeliwania go. Na razie ten ostrzał to tam mało co robi, ale prędzej czy później w końcu takie pestki wejdą. O, proszę bardzo, tak jak w tej chwili. Dostaję uszkodzenia po skrzydle, dostaję uszkodzenia lewej lotki, więc to na pewno już wpłynęło na jego możliwości lotne. Leci mu na pomoc Junker, z którego ja w porę zauważyłem i świecą się spod niego wywinąłem. O, i tutaj przeciwnik znowu coś skiepścił. Nie wiedzieć czemu robi Hinerikomi do dołu, także nos mu opada w tą stronę, gdzie jest ta nasza baza mniej więcej. Zamiast po prostu puścić ster kierunku, dać ster wysokości na maksa w górę i się tam do mnie ryć. Tak, kilka cennych sekund powodują, że ja jestem w stanie zaatakować Junkersa C i go tam skrytykować. Maxim takie, kiedy w końcu już nos samolotu zadarł, to zrobił to zbyt późno i ja byłem w stanie ten atak ominąć. No, teraz chyba najbardziej się pogubił ze wszystkich, bo próbuje robić Hinerikami, podnosząc nos samolotu do góry, a w takiej sytuacji manewrów działa kiepsko. Ten błąd kosztuje go przegranie pojedynku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę do góry. No i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć, a przeciwnik jak ostatni noob opuszcza mecz.